Dzień dobry, witam Was o poranku. Mamy godzinę 7:30, Oluś pojechał do szkoły, tatuś go zawiózł, a ja właśnie zrobiłam sobie kawę, ogarnęłam już malutką, nałożyłam płatki pod oczy i zaczynamy dzień. Także zapraszam Was na nowego vloga, też następnego. Pokażę Wam od razu, jakie ja mam płatki pod oczy, takie z hialuronem. To jest firma Skin79 i to są takie cieniusieńkie, złote płatki. One się rewelacyjnie trzymają, po prostu jak się przykleją pod oczy, to tak zostają. Można w nich chodzić, biegać, nie wiem, szaleć, wszystko, podskakiwać i trzymają się rewelacyjnie, super wygładzają, fajnie tak odświeżają, nawilżają i ja je trzymam na co dzień w lodówce i takie z lodówki zimne sobie nakładam, żeby pozbyć się opuchlizny. Taka szpatułka jest do nich, a już powiem Wam tak uczciwie, tak między nami, że miałam różne płatki pod oczy i takie, i droższe, i dużo tańsze i powiem Wam, że to jest jeden grzyb. Jeżeli one są takie cieniutkie, jak ja Wam mam to pokazać, no takie, wiecie, takie naprawdę żelek taki cieniutki, o. I macie je z lodówki. To nieważne, czy one kosztują, nie wiem, 30 zł za opakowanie, czy 200. To jest taki sam efekt. Więc kupcie, jakie uważacie, ale mówię, z mojego doświadczenia używam różnych i nie ma różnicy, więc... Ale te akurat są, te są fajne, bo się dobrze trzymają. Ja bardziej na to patrzę, że one są te cienkie i czy się dobrze trzymają pod okiem. Niż takie, wiecie, grube. Albo nie lubię tych takich, co są jakby z materiału. O, takie jakby płócienko. Niektóre są takie. To tych nie lubię, to one nie są fajne. I nie lubię takich wąskich. Też są takie w Rossmanie. Niektóre są takie, a jak takie plemniki, za przeproszeniem. Wiecie, o co chodzi. Takie cieniusieńkie, to tych też nie lubię. Ja lubię takie, o, takie duże łezki i one są super. Wiecie co? Patrzcie, co za mną. A to tylko część. Wczoraj wpadłam na pomysł, że trzeba zrobić porządek w garderobie. Bo już lato, a ja mam dalej tam, wiecie, zimowe rzeczy jakieś. No i stwierdziłam, że wezmę się i zrobię porządek. Przysegreguję, powyrzucam trochę rzeczy. I tak miałam w planach zrobienie mojej i męża garderoby mam razem. No i szaf dla dzieci. Matko. Wczoraj po 3 godzinach składania, segregowania, przeglądania zaczęłam żałować, że się za to wzięłam. To zawsze tak jest. Po 3 godzinach stwierdziłam, że dobra, idę do męża, jedziemy na kolację, nie będę się tym już denerwować. Oczywiście, że nie skończyłam. Dzisiaj będę kontynuować to zadanie i też nie wiem, czy skończę, nie wiem, czy mi siły i uporu starczy. No ale trzeba to zrobić, no nikt za mnie tego nie zrobi, ale ja szczerze nienawidzę sprzątać szaf i garderoby i segregować ubrań. Nienawidzę tego robić. Odwlekam to jak mogę, aż dochodzę do takiego momentu, że nic nie możemy znaleźć. Chociaż wczoraj miało to swoje plusy, bo wczoraj znalazłam tyle ubrań, byłam w szoku. Niektórych w ogóle zapomniałam. Jakieś ciuchy, które sobie kupiłam przed ciążą, które miałam na sobie raz albo wcale, bo nie zdążyłam, bo mi brzuch zaczął rosnąć. Więc no fajnie, poniekąd fajnie, bo przejrzałam i też mniej więcej wiem, co mi brakuje na lato. Ale... No, wczoraj mnie trochę przerosło to zadanie, ale no trzeba to zrobić, także no, nie ominie mnie to, no ale... A jak tam wasze szafy na lato? Już strubione? Przesegregowane wszystko? Kurczę, jak ja tego nie lubię, no ale nic. Dobra, idę, dopiję kawę i posprzątam kuchnię, no i biorę się za tą garderobę. Nie będę wam tego pokazywać, nie ma co, ale... Działam. Prężnie działam. A później jest ładna pogoda, to wezmę małą na spacer. Ja Wam muszę coś pokazać. Oglądałam przed chwilą w tle filmik z malowanej, gdzie testowała kosmetyki marki Kiko Milano.
i tu oglądam, mówię, Boże, jakie piękne, a ja tak swojego czasu kochałam markę Kiko Milano. Zaświeciła mi się lampka, że ja na pewno gdzieś mam te kosmetyki jeszcze, bo to wiecie, ja je kupowałam rok czy dwa lata temu. No ale do takiego swojego użytku, te w kamieniu rzeczy, no to nic się nim nie dzieje przecież. I pogrzebałam w szafce, wiecie, na dnie szafy, gdzie tylko się dokłada rzeczy, a nie wyciągałam tego, co miałam na dnie. I znalazłam, słuchajcie, takie perełki, wszystko wyciągam na wierzch, będę teraz używać. I słuchajcie, to są wszystko Kiko Milano, poza tymi dwoma gagatkami, to w ogóle, ja słuchajcie, co ja się naszukam, ja myślałam, że ja już zgubiłam, albo gdzieś zostawiłam na jakimś wyjeździe. Kocham Meteoryty Guerlain, kocham po prostu, jest to jeden z piękniejszych kosmetyków moim zdaniem i wizualnie opakowanie, bo te puszki takie metalowe, przepiękne, ale i sam produkt wykańczający jest taki miękki, taki no piękny i mam dwa kolory. Taki ten najjaśniejszy i najciemniejszy. No i zapomniałam o nich. Były tam na dnie. Więc wyciągam i będę korzystać z przyjemnością. Ale wracając do marki Kiko Milano, to ja wam muszę to pokazać. Zobaczcie, tutaj w słońcu specjalnie. Widać ten blask? Zobaczcie. To jest paleta rozświetlaczy. Jest taki kolor, kurczę. Chyba nie będzie tego aż tak widać. Jest taki kolor różowy, brzoskwiniowy, takie stare złoto i jasne szampańskie złoto. To jest takie cudo, to tak pięknie wygląda. No, weźmy ten i ten. No po prostu te rozświetlacze to bajka. Także, o, nawet sobie roztarłam, tak wiecie. Piękne są, po prostu są piękne. Mam też paletkę cieni. Takie kolory, zobaczcie jakie uniwersalne. Takie brzoskwiniowe, takie zgaszone, brązy. One w ogóle mają unikatową formułę, powiem wam, bo to są takie masełkowate, takie delikatne. Kurczę, to światło tutaj aż za mocne. No, widać. Widać, one są aż takie jak masło. One były dosyć mocne. Tutaj ta paleta wygląda jak nowa. Ona była mocno używana, bo widać, o tak pod kątem widać wgłębienia w tych cieniach. Ale ta formuła sprawia, że nie widać zużycia na palecie, naprawdę. Widzicie? No jakby nie były nawet dotykane, tak wygląda. Więc piękna w ogóle te opakowania. No, wyciągam je tak. Mam jeszcze bronzer, taki duży, zobaczcie, to jest moja dłoń. Jest naprawdę spory ten bronzer. Mam podkład w pudrze, ale jest za ciemny. Może na lato. Może przyjdzie na niego czas, a jak nie, to może jako bronzer wykorzystam. Mam też róż. Zobaczcie, jaki piękny kolor, taki cukiereczek. Jaki to kolor? 01, o. Różowiutki taki, och. Ja się zachwycam, nie? Nad starymi kosmetykami, które miałam tyle czasu w szafce. Zapomniałam o nich. I mam jeszcze taki róż i rozświetlacz. To jest taka formuła jak plastelina, Bouncy. Ale też, o, to jest taki kolor jak orgazm z Nars. Róż ze złotem, no piękny, tylko brudny gdzieś tam. Także wyciągam. Widzicie, czasami w własnej szafie to można się poczuć jak w drogerii, gdzieś jak kupić nowe kosmetyki. A, jeszcze to nie pokazałam wam. To jest taki kultowy kosmetyk Kiko Milano. Chyba ich najbardziej znany, taki flagowy można to nazwać. To jest puder matujący. Dla mnie jest trochę za bardzo matowy, ale na strefę te ujdzie, ale jest tak drobno zmielony. On jest po prostu jak taka mgiełka. Biały puder i ma takie dziwne opakowanie, bo jak się to odkręci, to tu jest puszek i tam jest sitko. Nie jest to jakoś super wygodne, ale sam produkt jest świetny. Także idę, wyłożę sobie na wierzch te perełeczki moje i o, będą, powiem wam, cieszyć mnie na nowo. Czasami fajnie tak wygrzebać jakiś stary kosmetyk. Stary, no, no nie są jakieś, wiecie, nie wiadomo jak stare, ale taki zapomniany. I cieszyć się nim na nowo. No piękne, piękne. Dobra, chowam je.
Okej, okay, jestem już po śniadaniu. Nie pokazałam wam specjalnie, bo ostatnio tylko śniadanie pokazywałam. Więc jestem już po śniadaniu i mogę sobie teraz nałożyć paski wybielające. Ja wybielam zęby... Nie widać, czekajcie, obrócę kamerę. Ja wybielam zęby takimi paskami Crest. I ja mam tą wersję Glamorous White, więc polecam wam je, one są naprawdę super. Ja już robiłam sobie taką 7-dniową kurację, a teraz sobie tak co parę dni, raz w tygodniu, czasami rzadziej, robię taką przypominajkę. A teraz akurat idziemy w sobotę na imprezę, no to sobie tam, nie wiem, dzisiaj, jutro, może 3 dni z rzędu sobie do soboty będę codziennie nakładała te paski, żeby mieć na sobotę ładny biały uśmiech. Bardzo fajnie działają, polecam wam. Ja kupuję ze strony producenta te paseczki i naprawdę fajnie się sprawdzają. Jak się je wyciągnie z tej foliki, to są takie, widzicie, dwa paski jak taśmy klejącej i nakleja się je na górny łuk i na dolny zębów. Ale ja czasami, powiem wam, nawet robiłam tak, że nakładałam sobie jednego dnia na górny ten, a drugiego dnia na górny ten, a na dolny w ogóle, więc tak różnie to robię. Ale dzisiaj, teraz będę sobie nakładała góra-dół przez 3 dni. Więc idę, nakleję i na razie się nie będę odzywać, bo wygląda się w tym dziwnie. Dodatkowo jest to mało smaczny zabieg, bo ten smak tego środka wybielającego jest taki ostry, ale działa, a o to przecież w tym wszystkim chodzi. Także idę robić i układać dalej w szafie, bo oczywiście porządku w ciąg dalszy już strasznie tego nie lubię, ale no dobra, nie ominie mnie to. Także upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. W smaku jest ohydne, ale działa. Hurra! Przebrnęłam przez tą kobyłę ubrań, co to była. Radości nie ma końca. W międzyczasie zdjęłam już te paski, pół godziny je trzymam. Ja widzę, że już są troszkę bielsze, no ale to jeszcze jest słaby efekt. Tak za 3 dni będzie super. Co tam zajadasz, myszko? Taką bułeczkę? Niom, niom, pyszne, prawda? Mam mega ochotę na kawę mrożoną, więc sobie zrobię. Mam lód. Starczy? Niech będzie dużo lodu. Okej. Mrożona kawka. I tak wygląda gotowa kawka. Idę. Chwila dla mamy. Mam w lodówce taką maseczkę, taką z awokado, także idę ją sobie nałożę z kawusią i skorzystam. Zrobię sobie domowe spa. Same polecajki dzisiaj. Ale właśnie siadam do tego, żeby pomalować sobie paznokcie. W ogóle odgruzowuję się. Chyba szykuję się gdzieś tam na tą imprezę w sobotnią. Wiecie, to nie jest nie wiadomo jaka impreza. My po prostu idziemy na domówkę. Ale z racji tego, że ja praktycznie niewiele wychodzę na takie wyjścia imprezowe, więc strasznie się cieszę i też się szykuję na to, żeby ładnie wyglądać, bo jest okazja przy okazji się odgruzować trochę. No i wracając do malowania paznokci, no to u rąk maluję naprzemiennie tymi lakierami. Oba, jak widzicie, już są dosyć mocno
zużyte, w szczególności ten, bardzo go lubię. Pierwszy to jest Yoko w kolorku 105. I teraz niech złapie ostrość. 105 Bubblegum. A drugi to jest 04N i to jest ten Inglot, kurczę, z tym ostrością. Inglot wybielający. No świetne, bardzo ładnie, naturalnie wyglądają. Płytka wygląda tak czysto, tak świeżo i w jednym i w drugim, także w zależności co tam Wam bardziej pasuje, to ja polecam. Bo ja lubię taki efekt takich, wiecie, czystych rąk i to mi się najbardziej podoba. Jakoś niekoniecznie przepadam za kolorowymi paznokciami u rąk. Chociaż nie powiem, bo czasami mi się zdarza, ostatnio na urlopie w maju miałam różowe paznokcie, ale to był wyjątek potwierdzający regułę. I też bardzo lubię ten krem do rąk Rituals, ale Rituals to klasa sama w sobie, a te kosmetyki tak pachną, po prostu żałujcie, że nie możecie tego powąchać, no ale jak będziecie miały okazję, to będziecie gdzieś w sklepie czy coś w salonie Rituals, to powąchajcie, ale tam każdy kosmetyk, który miałam z tej firmy, to po prostu tak pięknie pachnie. Cudo. Mam teraz też kilka i no wszystko jest piękne. Najpiękniej pachnie chyba taka seria, zresztą, dobra, muszę Wam to pokazać, bo to nie będę łamać języka, ale ten krem do rąk jest też świetny. Dobra, idę malować paznokcie. Dobra, dzisiejszy wybór padł na Inglota, na ten wybielający, no i pomalowałam. Wiecie, o ile umiejętności malowania twarzy to ja mam, no to do umiejętności malowania paznokci tutaj trochę brakuje mi wprawy, ale nie jest tego, nie ma tego złego. Myślę, że wyglądają ładnie, tak czysto, więc no lubię ten efekt. To jest ten wybielający. Naprawdę polecam Wam. Super wygląda. Zresztą widać, że ja go też bardzo lubię, bo już połowa zużyta. Uhuhu. Skorzystam z okazji, że mała poszła na drzemkę i idę zafarbować włosy. Boże, patrzcie, jaki odrost siwy, masakra. To co? Pokażę Wam już się w trakcie albo po. Zobaczmy. Ale będę miała dzisiaj glow up. Słuchajcie, farba nałożona. Teraz posiedzę z nią jakieś pół godziny i będę zmywać. Jutro jeszcze tylko pójdę na brwi. Robię henne pudrową, jest taka, czy proszko? Pudrowa, pudrową, z geometrią, także myślę, że będzie ślicznie, mam nadzieję. Idę do takiego polecanego miejsca w Zgrzelcu, chociaż nigdy tam nie byłam, ale rezerwowałam przez Booksy, tak? Tak to się nazywa. No i widziałam, że ma bardzo dobre opinie to miejsce, więc no spróbujemy. Zresztą wiecie, to jest tylko henna, no to nawet jak nie będę zadowolona, to parę dni i chyba się zmyje, chociaż niby tam ma być jakaś trwalsza. No zobaczymy. Dobra, idę pierwszy raz, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Ale to na pewno Wam jutro może nagram nowego vloga. Zobaczę. No i co? W sobotę wychodzimy. Co prawda nie idziemy bez dzieci, bo idziemy z dziećmi. Ale tam wszystkie pary będą z dziećmi, więc po prostu dzieciaki będą się razem bawić. Juleczka będzie w wózeczku obok mnie, no ale co ja tu mam? Takiego siniaka? Jezu, ja mam te oczy takie ciemne, podkrążone, jak niepomalowana jestem. No dobra. To już wiecie. Pewnych rzeczy się nie zmieni, ale fatalnie mam tutaj taki aż, jakby mi krwinka pękła. Dobra, nieważne. Teraz się cieszę z zafarbowanych włosów i chociaż tu, zobaczę, nie muszę poprawić, jest okej, okay, tylko tak wygląda. No okej, okay, dobra. To zmywam za pół godziny i pokażę Wam już się w ułożonych włosach. Mamy to. Pokażę Wam. Boże, jak jest tak ciemno jest w domu, że aż ledwo widać te moje czarne włosy, ale są piękne, bez odrostu. Od razu to się wygląda młodziej, jakoś tak lepiej. Nawet jak się jest niepomalowanym, to jak nie ma siwych włosów, to jakoś tak. Albo ja się tak lepiej czuję. Może tak to jest. No dobra, także jestem bardzo zadowolona. O Jezu, jak ja się dobrze czuję w świeżo pofarbowanych włosach. Pokazać Wam, jak się je bułkę z kiełbasą?
Julka je bułkę, a ja jem kiełbasę. Dobre? Mniam, mniam, mniam. Tyle szczęścia w suchej bułce jest, słuchajcie. My działamy teraz z kolacją. Dzisiaj na kolację serwuję burgery. Ale burgery w bułce będą tylko dla Olka. A dla nas będą takie bez bułki. W sałacie, wszystko to co w burgerze, tylko bez bułki. No to tak. Ale na razie biorę szynkę szwarzwaldzką i ją podsmażę na patelni, żeby były takie chrupiące boczki. No wiecie co jest. No, to działam. Pokażę wam co Olek dostał od taty. Kto pamięta? Nokia 3310. To był kiedyś mój telefon, matko, chyba z 20 lat temu. I teraz Oluś go dostał. Wojtek wymienił w nim baterię i wszystko działa. Tylko trzeba było kartę z plusa kupić, bo okazało się, że na tym telefonie jest niewciągnięty simlock. I ten, i... Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś ściąga teraz simlocki. Czy taki wehikuł czasu, że chyba nie. I próbował Wojtek to zrobić z jakimiś kodami z internetu. Oluś, idź proszę do Julci. Kotek. Próbował Wojtek zrobić to z jakimiś kodami z internetu, ale nic nie działa, więc... no po prostu kupiliśmy z plusa kartę i normalnie wszystko funkcjonuje. Także taki powrót do przeszłości. Nokia 3310. Dajcie znać, kto z was miał takie stare, no, pewnie każdy, to był kultowy telefon swojego czasu. A wracając, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że efekt moich ostatnich filmików to jest taki, że straciłam 3 subskrybentów. Nie wiem, co ja źle robię. A może po prostu wiecie, no ja rozumiem, że ktoś nie ogląda, to nie subskrybuje, no i już, no. Trzeba przejść do tego na porządku dziennym. Ale jeżeli mnie oglądacie, lubicie, to subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, to nic nie kosztuje. A mi będzie po prostu bardzo miło, wiecie. Niby się nie patrzy na te subskrypcje, na te łapki w górę czy w dół, ale trochę się patrzy. Tak miło, jak ktoś kliknie, wiecie, to nic nie kosztuje. Kciuka w górę i subskrypcje, to wszystko jest darmowe, a dla twórców takich jak ja to jest dużo, bo to jest jakieś odzwierciedlenie czego, tego, że ktoś tam jest, ktoś ogląda. Także pamiętajcie o tym, nie tylko u mnie, ale też u innych, u kogo oglądacie filmiki, jeżeli sprawia wam to radość, to docencie tą osobę, która poświęca czas, żeby nagrać dla swojej i też waszej przyjemności. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie o tym pamiętać. Kalkulator działa. A co, myślałeś, że nie będzie działał? Nie. Dobra kochani, na dzisiaj kończę. Widzimy się w następnym filmie. Hej!